Od dawien dawna człowiek patrzył z tęsknotą w gwiazdy. Jak tylko je widział, zachwycał się ich pięknem. Marzył, aby znaleźć się blisko nich. Ale nie wszyscy wiedzą, że to, co widzimy, to tylko mały skrawek tego wielkiego wszechświata, który tam jest. Z tej strony Olek. I Alex, a dziś mamy dla was coś dużego. Dokładnie. Oto nasz film o wszechświecie. No dobra, to tak dla sprostowania. W filmie przedstawimy wam najciekawsze i najważniejsze według nas zagadnienia związane z tym tematem. Nie mam pojęcia, jak ten film będzie długi, ale na pewno będzie bardzo długi, dlatego zaraz będzie spis treści, gdzie będziecie mogli kliknąć sobie w adnotację, jeśli jesteście na YouTubie, do którego momentu filmu chcecie się przenieść, aby po prostu to nie było takie bezsensowne, żebyście nie musieli słuchać bezsensownie. Przygotowaliśmy dla was m.in. Co to jest asteroida, meteor, gruby wykład o gwiazdach, oczywiście tych z kosmosu, nie tych z telebimów. No i coś o Układzie Słonecznym, tak żebyście coś wiedzieli. Dokładnie. Jak jesteście ciekawi, to wyruszamy w podróż po kosmosie. Jedziemy. No dobra, to tak pokrótce mówiąc, wszechświat to wszystko, co fizycznie istnieje. Czyli ogólnie to jest cała przestrzeń, czas, prawa fizyki, stałe fizyczne i inne energie i materie. Słowo wszechświat może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów kosmos, świat czy natura. Wszechświat pochodzi od starofrancuskiego univers, które z kolei wywodzi się z łacińskiego universum. Unus, czyli jeden. Versum, czyli coś toczonego, obróconego, zmienionego. Według powszechnie przyjętych teorii potwierdzonych przez różne obserwacje, wiek wszechświata datujemy na 13,82 miliardów lat. Średnica widzialnego wszechświata to około od 91 do 93 miliardów lat świetlnych, czyli około 28 miliardów parseków, czyli to około tyle kilometrów. Nie da się określić rozmiarów całego wszechświata, możliwe, że jest nieskończony. Obserwacje naukowe oraz rozwój teorii fizycznych doprowadziły do wnioskowania o składzie i ewolucji wszechświata. No dobra, no to jak wygląda wszechświat? O tym mogliśmy słyszeć m.in. na przykład od starożytnych Greków. Najstarsze teorie geocentryczne zostały stworzone przez indyjskich i starożytnych greckich filozofów. W ciągu kolejnych wieków przeprowadzone były dokładniejsze obserwacje, które poskutkowały powstaniem teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika. W późniejszym okresie powstała teoria grawitacji stworzona przez Isaaca Newtona. Z kolei Johannes Kepler ulepszył teorię heliocentryczną Kopernika. Aktualnie są trzy możliwe opcje kształtu wszechświata. Współczesna wiedza nie pozwala jednoznacznie określić wielkości całego wszechświata. Nie jest także znany jego kształt, lecz według współczesnych teorii wszechświat może być płaski lub zakrzywiony. Większość naukowców przyjmuje, że wszechświat jest płaski, ale nie jest to potwierdzone. Kształt wszechświata jest związany z ogólną teorią względności, która opisuje, jak bardzo czasoprzestrzeń jest zakrzywiona pod wpływem energii i masy. Jak powstał wszechświat? To kolejne pytanie, które każdy sobie zadaje. No to jak to było? Powstanie wszechświata od dawna była zagadką dla naukowców. Było wiele teorii opisujących ten moment, ale najbardziej bliską prawdę okazała się teoria Wielkiego Wybuchu. Według tej teorii wszechświat w chwili narodzin był niewielkim punktem, w którego wnętrzu skupiona była cała obserwowana dzisiaj materia. Punkt ten zaczął się szybko rozszerzać, a materia, która także rozszerzała się z biegiem czasu, utworzyła galaktyki, obłoki, planety i gwiazdy. Potwierdzeniem teorii Wielkiego Wybuchu jest fakt, że wszechświat nadal ulega rozszerzaniu się. Podczas Wielkiego Wybuchu powstał czas i przestrzeń wypełniona określoną ilością energii i materii. Ta materia po jakimś czasie po ochłodzeniu pozwoliła uformować cząsteczki subatomowe i inne pierwiastki. Z tych cząsteczek i pierwiastków utworzyły się wielkie chmury, które dzięki działaniu grawitacji złączyły się w jedno, tworząc gwiazdy. Istnieje wiele konkurujących ze sobą hipotez na temat istnienia wszechświata. Fizycy i filozofowie nie wiedzą co i czy cokolwiek poprzedziło Wielki Wybuch. Wielu z nich wątpi w to, że kiedykolwiek takie informacje będą dostępne. Zgodnie z ogólną teorią względności, przestrzeń może powiększać się z prędkością większą niż prędkość światła. W związku z tym możemy zobaczyć tylko niewielką część wszechświata ze względu na ograniczenia nałożone przez prędkość światła, ponieważ nie możemy obserwować przestrzeni poza granicami światła i promieniowania elektromagnetycznego. Nie jest pewne, czy rozmiar wszechświata jest skończony, czy nieskończony.
W ramach ciekawostki dodam, że istnieje bardzo wiele teorii na temat stworzenia Wszechświata. Jedną z nich jest teoria o wieloświatach. Obserwacje Wszechświata nie mogą wykluczyć, że to, co obserwujemy, jest jedynie jednym z wielu rozłącznych wszechświatów, wspólnie tworzących wieloświat. Teoria ta zakłada, że poza tym, co widzimy i możemy badać, może być bardzo podobny kolejny wszechświat, na którym stworzenia, tak samo jak my, nie widzą nic poza tym, co mogą obserwować. W tym założeniu słowo wszechświat nie będzie oznaczać wszystkiego, co istnieje, a jedynie wszystko, co jesteśmy w stanie zaobserwować. Dobra, i to tyle w ramach Wszechświata. Jeśli chcielibyście więcej na temat czegoś, co już poruszyliśmy, napiszcie na Facebooku albo dajcie w komentarzu i będzie następny filmik o tym. I tymczasem przechodzimy dalej, aby wyjaśnić Wam kolejne ciała niebieskie, które możemy zaobserwować. Niby od meteorytu do gwiazdy, ale dzisiaj zacznijmy sobie trochę od tyłu, czyli co to jest gwiazda? Gwiazdy to wielkie ciała niebieskie świecące własnym światłem. Jednak nie każdy wie, skąd to światło się bierze. Gwiazdy to tak naprawdę wielkie gazowe olbrzymy. W ich wnętrzu nieustannie dochodzi do syntezy jądrowej, w czasie której wodór zamienia się w hel. W procesie syntezy jądrowej wydzielana jest olbrzymia ilość energii. Energia ta jest emitowana w postaci różnego rodzaju promieniowania elektromagnetycznego, promieniowania X, promieniowania gamma, promieniowania o radiowych długościach fali, a także promieniowania widzialnego. Gwiazdy żyją, dopóki cały wodór, jaki znajduje się w ich wnętrzu, nie ulegnie spaleniu jądrowemu. Gdy to się już stanie, gwiazda przechodzi kilka etapów swojej śmierci i następnie gaśnie. Gwiazdy na niebie występują jako małe punkciki, ale niekiedy są naprawdę większe od Słońca. Nasze Słońce ma średnicę 1,4 miliona kilometrów. Największe gwiazdy mają średnicę około 3 miliardów kilometrów. Jeżeli chcielibyśmy sobie to lepiej wyobrazić, to przyjmijmy za model takiej gigantycznej gwiazdy piłkę nożną. Wówczas Słońce miałoby rozmiar kryształku soli. Jednak istnieją także gwiazdy karły, których średnice wynoszą około 15 km, ale ich masa może być taka sama jak masa Słońca. Gdybyśmy nabrali kawałek takiej gwiazdy na łyżeczkę, okazało się, że ważyłaby ona kilka ton. Ogólnie rzecz biorąc, na naszym niebie, gdybyśmy byli cierpliwi i wytężyli wzrok, widzielibyśmy 6000 gwiazd. Przy czym zauważylibyśmy, że nie wszystkie świecą jednakowo, ale niektóre świecą jaśniej, a inne słabiej. Jednak człowiek jednakowo się nimi interesuje i fascynuje. Jest ich tak dużo, że człowiek już bardzo dawno temu wpadł na pomysł, aby pogrupować je w gwiazdozbiory. Jako pierwsi dokonali tego uczeni z Aleksandrii. Dzisiaj przyjmujemy, że wszystkich gwiazdozbiorów jest 88. My tu gadu o tych gwiazdach, a tak naprawdę jak one powstają, nikt nie wie. Zaraz Wam wyjaśnimy. Gwiazdy powstają z obłoków gazu, które dryfują w przestrzeni kosmicznej. W momencie, gdy na taki obłok zacznie działać pewna siła, zaczyna się proces formowania gwiazdy. Siłą, która prowadzi do narodzin gwiazdy, może być siła wynikająca z obrotowego ruchu galaktyki albo wybuch odległej supernowej. Działanie siły powoduje ściśnięcie obłoku, co prowadzi dalej do zwiększonego oddziaływania grawitacyjnego pomiędzy składnikami obłoku. Coraz więcej materii zaczyna się przyciągać do siebie i ostatecznie powstaje wirująca kula gazowa. We wnętrzu takiej kuli atomy znajdują się bardzo blisko siebie, przez co dochodzi do zderzeń między nimi. Zderzenia te prowadzą do wyzwolenia reakcji łańcuchowej. Energia wyzwolona w takim procesie staje się źródłem światła nowo powstałej gwiazdy. Nasze Słońce w ten sam sposób dostarcza nam światła. Wodór jest przetwarzany przez miliardy lat, do momentu, kiedy już całkowicie ulegnie syntezie jądrowej. Wspomnieliśmy przed chwilą o wybuchu supernowej. A czym tak w ogóle jest ta supernowa? Supernowe to jedno z najciekawszych zjawisk i najbardziej spektakularnych, jakie można zaobserwować w astronomii. Są to niewyobrażalne eksplozje wywoływane przez umierającą gwiazdę, kiedy zostają przez nią odrzucone warstwy okalające jej jądro. Wybuchy takie powodują olbrzymie zniszczenia w przestrzeni kosmicznej. W czasie takiej eksplozji gwiazda rośnie niesamowicie, nawet kilka miliardów razy. Często się zdarza, że wybuch supernowej swoją jasnością przewyższa jasność niejednej galaktyki. Wybuch supernowych są rzadkim, obserwowalnym zjawiskiem i na przestrzeni wszystkich dziejów cywilizacji człowiek mógł je obserwować tylko kilka razy. Pierwsze takie wzmianki można znaleźć w chińskich kronikach z 200 roku przed naszą erą. Natomiast pierwszym wybuchem supernowej, który został dosyć dobrze udokumentowany i dzisiaj nie ma wątpliwości co do prawdziwości tego zdarzenia, jest supernowa, którą obserwowano w 185 roku naszej ery. Wówczas na niebie obserwowano ją jako drugi co do jasności obiekt na niebie po Księżycu. Pomęczyliśmy Was już tymi gwiazdami, a teraz o czymś bardziej poruszającym, czyli o komecie.
Komety są swoistego rodzaju osobliwościami we Wszechświecie. Są to ciała niebieskie, które wędrują nieustannie w przestrzeni kosmicznej. W przeszłości przypisywano im znaczenie symboliczne, najczęściej jako zwiastunki nieszczęścia i katastrof. Dzisiejsza definicja określa je jako ciała niebieskie, które przelatują przez Układ Słoneczny, między innymi asteroidy, meteoroidy, meteory i meteoryty. Odłamki te pochodzą z obłoku Oorta. Obłok Oorta jest potężnym zbiorem skał, który otacza cały Układ Słoneczny. W określonych odstępach czasu niektóre fragmenty skał odgrywają się od pada i widoczne są na niebie w postaci komet. Lecz czym dokładniej są asteroidy, meteoroidy, meteory i meteoryty? Asteroidy, nazywane także planetoidami, są ciałami niebieskimi o rozmiarach od kilku metrów do nawet ponad 1000 kilometrów, obiegającymi Słońce i mającymi stałą powierzchnię skalną lub lodową. Są one poobijane, ponieważ stale uderzają w inne ciała, które stoją im na drodze. Mniejsze natomiast ciała nazywamy meteoroidami. Mają one rozmiary od 1,1 mm do 10 metrów. Istnieje możliwość, a nawet bardzo często tak jest, że meteoroid wpada w naszą atmosferę ziemską. Wówczas powstaje za nim świecący ślad zwany meteorem, który nazywamy nieraz błędnie spadającą gwiazdą. W ekstremalnych wypadkach spadająca meteoroida nie spali się w całości jako meteor w naszej atmosferze i jej odłamek spadnie na powierzchnię Ziemi. Wtedy odłamek ten nazywamy meteorytem. Jeszcze chcielibyśmy Wam przytoczyć temat galaktyki, a właściwie co to jest? Galaktyki to olbrzymie układy zawierające setki miliardów gwiazd. Galaktyka, w której znajduje się nasza planeta, to Droga Mleczna. Słońce jest w niej jedną z 200 miliardów gwiazd. Także wśród galaktyk istnieją olbrzymy i karły, a nawet połączone galaktyki. Największe z galaktyk najprawdopodobniej powstały niedługo po Wielkim Wybuchu. Jeśli chodzi o wiek Drogi Mlecznej, to obecnie szacuje się go na około od 7 do 10 miliardów lat. Także to by było na tyle na temat wszystkich asteroid, meteoroidów itd., itd. Dokładnie. I na koniec zostało nam jeszcze jedno zagadnienie, a dokładniej Układ Słoneczny. Największy. Powstanie Układu Słonecznego datuje się na 4,6 miliarda lat temu, kiedy to wyłonił się z wielkiego obłoku gazowo-pyłowego. Siły grawitacji powodowały ruch wirowy tego obłoku, to też po jakimś czasie posiadał on kształt dysku, zaś w jego centralnej części ukształtowała się gazowa kula. Wysokość temperatury w centrum wirującego obłoku doprowadziła do zapoczątkowania reakcji jądrowych, a owocem tego jest powstanie Słońca. Jednocześnie trwał proces formowania się pozostałych planet w przestrzeni kosmicznej. Przy okazji, warto przypomnieć, czym była planeta. Planeta to ciało niebieskie, którego średnica jest większa niż 1 km, orbitujące wokół danej gwiazdy, nie emitujące promieniowania widzialnego, a jedynie odbijające światło gwiazdy. W Układzie Słonecznym jak na razie odkryto istnienie 8 planet. Odkryto także planety w innych miejscach Wszechświata. Wracając, gdy doszło do ostatecznego zapłonu Słońca, wiatr słoneczny wydmuchał resztki pyłów oraz gazów z wewnętrznych planet w naszym Układzie Słonecznym oraz doprowadził do osiadania tego materiału na powierzchni planet oddalonych od Słońca, wskutek czego stał się on częścią składową ich obecnej powierzchni. Dlatego też możemy wyróżnić w naszym układzie 4 planety wewnętrzne i 4 planety zewnętrzne. Planety krążą wokół Słońca w jednym i tym samym dla wszystkich kierunków i jest to kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Modelem, który najlepiej obrazuje nasz Układ Słoneczny, jest ten pomniejszony o 1 bln razy. Ziemia w tym modelu posiada wielkość średnicy równą 1,3 cm, a orbita Księżyca znajduje się w odległości około 30 cm od naszego globu ziemskiego. Słońce położone jest w odległości 150 metrów od Ziemi i posiada średnicę wynoszącą około 1,5 metra. Jowisz ze swoją średnicą równą 15 cm okrąża Słońce w odległości 750 metrów. Saturn zaś ze średnicą ponad 10 cm leży w tym modelu 2 razy dalej. Planety Uran i Neptun są podobne wielkością do cytryny. Leżą w odległości kolejno 3 i 4,5 km. Ten model zakłada wielkość człowieka o rozmiarach atomu, a położenie najbliższej gwiazdy, Proxima Centauri, wynosi w oddaleniu od nas 9000 km. Współczesny wygląd Układu Słonecznego zawdzięczamy oczywiście Mikołajowi Kopernikowi. Głosił on teorię heliocentryczną, mówiącą o tym, że ogół planet, a między innymi Ziemia, okrążają centralnie położone Słońce. Przyjęcie, że to właśnie Słońce, a nie jak dotychczas uważano Ziemia, będąca jedną z planet,
znajduje się w centrum Układu Słonecznego, pozwoliło Johannesowi Keplerowi sformułować w oparciu o analizę wyników obserwacji praw, które obrazują i wyjaśniają rzeczywisty ruch planety okrążających Słońce. Są to tak zwane trzy prawa Keplera. Owe zależności posiadają swe teoretyczne uzasadnienie w dziełach Isaaca Newtona, który sformułował zasady dynamiki oraz prawo powszechnego ciążenia. Dobra, to może zaczniemy od Słońca, które jest w centrum naszego Układu Słonecznego. Słońce jest największym obiektem, a także największą gwiazdą w naszym Układzie Słonecznym oraz producentem ogromnej ilości energii. Ma średnicę 1,4 miliona kilometrów. Powierzchnia Słońca upstrzona jest tak zwanymi plamami słonecznymi. Mają one postać ciemniejszych w stosunku do otoczenia regionów, posiadających średnicę dochodzącą nawet do 50 tysięcy kilometrów. W porównaniu Ziemia ma tak około 12 800. Ich geneza nie jest do końca wyjaśniona i zanalizowana. Słońca nie można oglądać gołym okiem, ale często możemy zaobserwować jego zaćmienie. Ma ono miejsce wtedy, gdy Księżyc znajduje się w linii pomiędzy Słońcem a naszą planetą. Wiek Słońca szacuje się obecnie na 4,5 miliarda lat. Być może aktywność słoneczna generuje zmiany temperatury na powierzchni Ziemi. Dowodem może być na przykład oziębienie klimatu w latach 1645 do 1715, kiedy to na powierzchni Słońca nie zanotowano powstania ani jednej plamy słonecznej. Wzrost temperatury zaś zanotowano w XX wieku, gdy powierzchnia Słońca co chwilę aktywowała powstanie plam słonecznych. Słońce już za nami, więc przejdźmy do opisywania kolejnych planet Układu Słonecznego. A pierwszą planetą jest oczywiście Merkury. Merkury to planeta położona najbliżej Słońca oraz najmniejsza planeta Układu Słonecznego. Ruch obiegowy tej planety zajmuje okres jedynie 88 dni. Jest jednym z najjaśniejszych obiektów na nieboskłonie, jeśli go w ogóle dojrzymy, co uniemożliwia mała odległość od Słońca oraz nad wyraz szybki ruch obiegowy. Wokół planety brak jest powłoki atmosferycznej, a na jej powierzchni nie zanotowano zjawisk tektonicznych. Jednakże powierzchnia planety bogata jest w liczne urwiska oraz kaniony. Niektóre z nich posiadają nawet setki kilometrów długości oraz niebagatelną głębokość do około 3 km. Jeden z najrozleglejszych kraterów Merkurego to Caloris. Posiada on wielkość średnicy do 1300 km. Uderzenie, w wyniku którego się narodził, było z taką siłą, że spowodowało to powstanie po przeciwnej stronie planety niewielkiego wzniesienia. Na planecie brak jest wody, a więc nie ma tam oceanów, mórz ani rzek. Planeta nie posiada również żadnego naturalnego satelity. Należy również dodać, że jej powierzchnia pozostała niezmieniona od czasu, kiedy planeta ostatecznie się ukształtowała. Drugą zaś planetą jest Wenus, czyli planeta płci pięknej. Wenus jest najjaśniejszym obiektem na niebie. Charakterystyczną cechą Wenus jest posiadanie bardzo grubej warstwy chmur, która działa jak tarcza i uniemożliwia prowadzenie jakichkolwiek obserwacji na powierzchni planety. Stwierdzono tam występowanie ekstremalnych warunków. Wartość temperatury waha się od 130 do 470 stopni Celsjusza. Wartość ciśnienia na powierzchni wynosi około 90 atmosfer. Czyli tak na oko, jak bylibyście na tej planecie, to na każdy centymetr kwadratowy naszego ciała naciskałoby około 93 kg, czyli bardzo dużo. Dodatkowo, na tej planecie wykryto znaczną aktywność wulkaniczną. Planeta wykonuje ruch obiegowy Słońca w czasie 225 dni. Ruch wirowy planety odbywa się od tyłu, czyli jest to tak zwany obrót wsteczny. Do ostatnich czasów Wenus nazywana była siostrzaną planetą naszej Ziemi. Tak sądzono z uwagi na podobną wielkość, masę oraz gęstość. No i trafiamy na naszą planetę, czyli na Ziemię. To trzecia planeta w naszym Układzie Słonecznym. Obieg wokół Słońca trwa 365 dni, a ruch wirowy odbywa się w czasie 24 godzin. Wielkość ziemskiej średnicy wynosi około 12 800 km. Planeta zamieszkana jest przez organizmy żywe, co jest możliwe dzięki płynącej wodzie. Skład atmosfery to przede wszystkim 70% azot i 21% tlen. Nasza planeta swoją barwę zawdzięcza oceanom oraz atmosferze. Oś ziemska jest nachylona do płaszczyzny orbity pod pewnym kątem. W wyniku tego na powierzchni Ziemi występują pory roku. Atmosfera dzieli się na liczne warstwy. Do najważniejszych należy warstwa ozonowa. Jest ona swoistą tarczą, broniącą ludzi przed szkodliwymi skutkami promieniowania słonecznego. I znowu mamy małą odskocznię, bo jak już jesteśmy w temacie Ziemi, to warto wspomnieć o jej naturalnym satelicie, czyli Księżycu. Jest drugim po Słońcu najjaśniejszym obiektem na nieboskłonie, widocznym z powierzchni Ziemi. Stanowi naturalnego satelitę Ziemi. Nie wiadomo jak powstał, prawdopodobnie oderwał się od Ziemi lub ukształtował się w innej części Układu Słonecznego.
ale solne ziemskie pole grawitacyjne przechwyciło go. Krąży wokoło Ziemi po orbicie dzięki sile grawitacji, oddalony o 380 tysięcy km od niej samej. Na Księżycu, jak na Ziemi, występują dni i noce. Ruch obiegowy wokół Ziemi trwa 27,3 dnia, tak samo jak jego obrót wokół własnej osi. Stąd widoczna jest jedynie jedna jego strona. Powierzchnia Księżyca upstrzona jest ogromnymi zagłębieniami, które ukształtowały się pod wpływem upadków meteorytów. Następnie zagłębienia te zostały wypełnione lawą. Astronomowie nadali im nazwę Mórz. Jednym z nich jest Morze Spokoju, posiadające 1000 km średnicy. Tam wylądował Neil Armstrong, pozostawiając na wieczność swoje odciski stóp. Czwartą z kolei planetą i ostatnią planetą wewnętrzną jest Mars, czyli męska planeta. Mars jest ostatnią planetą wewnętrzną. Obieg wokół Słońca trwa 687 dni, czyli raz na 2 lata. Średnica planety wynosi 6800 km. Ruch wirowy planety trwa 24 godziny i 37 minut, prawie tyle samo ile na Ziemi. Ponieważ Słońce nie leży dokładnie w środku orbity, zachodzi zbliżanie i oddalanie się planety w czasie swego ruchu wokół Słońca. Wartość średniej temperatury na Marsie waha się od minus 120 do 22 stopni Celsjusza. Cechą charakterystyczną Marsa, wyróżniającą go spośród innych planet naszego Układu Słonecznego, jest posiadanie najwyższych łańcuchów górskich i równocześnie najgłębszych kanionów. Najwyższą górą na Marsie, jak również najwyższą w całym Układzie Słonecznym, jest Olympus Mons, będącą stożkiem wygasłego wulkanu. Jest wysoka na 24 km oraz posiada około 550-kilometrową średnicę w podstawie. Drugie monumentalne zjawisko występuje na powierzchni Marsa. To potężny system kanionów Valles Marineris o długości 4000 km i od 2 do 7 km głębokości. W porównaniu z nim Wielki Kanion Colorado to niewielka rysa na piasku. Na Marsie brak jakiejkolwiek działalności tektonicznej, ale czynnie i nieprzerwanie zachodzą procesy erozyjne, czyli procesy niszczenia powierzchni terenu. Przypuszczalnie około 4 miliony lat temu owe liczne zagłębienia, doliny i tym podobne wypełnione były wodą. Prawdopodobnie również na powierzchni płynęły szerokie, dochodzące do kilkudziesięciu kilometrów, rzeki, albo również występowały zbiorniki oceanów. Mars zamyka grupę planet wewnętrznych. I zanim przejdziemy do planet zewnętrznych, chcę powiedzieć Wam o pasie, który przecina obie te grupy. Jest to mianowicie pas planetoid. Planetoidy występują w pasie pomiędzy Marsem a Jowiszem. Są one odłamkami skalnymi o różnych rozmiarach. Prawdopodobnie mogły się stać planetą, ale na przeszkodzie stoi oddziaływanie grawitacyjne Jowisza. Pierwszą planetą zewnętrzną, a piątą z kolei jest Jowisz, czyli największa planeta naszego Układu. Posiada on masę dwukrotnie większą niż masa wszystkich innych planet w naszym Układzie. Ruch obiegowy planety trwa 12 lat, a ruch wirowy jedynie 10 godzin. Planetę znano już w czasach prehistorycznych, ale w 1610 roku Galileusz dokonał odkrycia, iż okrążają ją cztery księżyce, nazwane ku czci badacza i astronoma, księżycami galileuszowymi. Jowisz nie posiada twardego gruntu, gdyż budują go prawie wyłącznie różnorodne gazy, których gęstość wzrasta wraz ze zbliżaniem się do centrum planety. Jowisz, tak jak i inne planety gazowe, posiada dogodne warunki do tworzenia się straszliwych wiatrów, osiągających prędkości nawet do około 150 metrów na sekundę, czyli 540 km na godzinę. Jednakże informacje zebrane przez sondę Galileo pozwalają wyciągnąć wnioski, że niższe warstwy atmosfery posiadają warunki do tworzenia się wiatrów o prędkościach dochodzących nawet do 1000 km na godzinę. Najpotężniejszy huragan zaobserwowany na Jowiszu, a tym samym największy huragan naszego Układu Słonecznego, to GRS, nazwany po polsku Wielką Czerwoną Plamą. Odkryto już ponad 300 lat temu. Rozmiary czerwonej plamy szacuje się na około 25 tysięcy km długości oraz ponad 12 tysięcy km wysokości. Jej wnętrze może pomieścić nawet dwie Ziemie. Szóstym z kolei jest Saturn i jego pierścienie. Saturn stanowi drugą co do wielkości planetę. Ruch obiegowy planety trwa 29 lat, a obrotowy wynosi 20,7 godziny. Osobliwością Saturna są jego znane w całym wszechświecie pierścienie. Planeta posiada ich 6. Posiadają średnicę od kilku centymetrów do kilkudziesięciu metrów. Budują je miliardy małych skalno-lodowych brył, posiadające różnorakie średnice. Geneza pierścieni Saturna nie jest do końca poznana. Prawdopodobnie są to resztki z satelitów, który zderzył się z innym, ciałem niebieskim. Może nawet pędzącą kometą. Planeta posiada aż 18 księżyców. Najbardziej znanymi z nich są Tytan i Pan.
Pierwszy z nich otoczony jest atmosferą, podobną do ziemskiej, a temperatura może tam spaść nawet do 270 stopni Celsjusza. Pan zaś pełni niebagatelną rolę. Jego pole grawitacyjne utrzymuje kształt jednego z pierścieni. Następny w kolejce jest Uran. Uran jest 7. planetą w naszym Układzie Słonecznym. Ruch obiegowy planety wokół Słońca wynosi 84 lata, a ruch wirowy 10 godzin i 50 minut. Uran odznacza się charakterystycznym i tylko swoistym dla niego położeniem osi obrotu. Pod kątem 98 stopni położona jest w stosunku do płaszczyzny orbity planety. Z tego powodu jeden z biegunów planety prawie idealnie nastawiony jest na działanie Słońca. Temperatura na planecie może spaść nawet do minus 270 stopni Celsjusza. Uran budowany jest w około 85% ze skał oraz lodu. Planeta nie ma stałego jądra. Jej zewnętrzna budowa przypomina budowę centrum planety. Uran wyposażony jest w pierścienie. Posiada ich aż 11. Wokół planety występuje pas metanowych chmur. Planeta ta posiada barwę zielono-niebieską. Posiada też 15 księżyców. Największymi z nich są Titania i Oberon. Postacie sztuk Szekspira. I zbliżamy się już powoli do końca, bo 8. planetą jest Neptun. Neptun jest planetą o charakterystycznym błękitnym kolorze, który kojarzy się z barwą oceanu. Kolor ten powstaje w wyniku absorpcji czerwonego promieniowania słonecznego przez metan, stanowiący znaczny udział atmosfery planety. Neptun zbudowany jest podobnie jak Uran, ale posiada mniejsze rozmiary oraz większą wagę niż swój poprzednik. Jak przystało na gazową planetę, Neptun odznacza się występowaniem straszliwych wiatrów, najsilniejszych ze wszystkich w Układzie Słonecznym. Ich prędkość dochodzi nawet do 2000 km na godzinę. Neptun wyposażony jest również w układ pięciu pierścieni. Mają one barwę ciemną, ale ostatecznie nie dokonano zanalizowania ich budowy wewnętrznej. Jego ruch obiegowy wynosi 164 lata ziemskie. Planeta posiada 8 księżyców. Na końcu została planeta, która nie jest planetą od 2006 roku. Pluton jest planetą karłowatą, czyli takim mniejszym ciałem niebieskim. Ta najdalej położona była planeta naszego Układu jest niewielkich rozmiarów, a wręcz porównuje się ją do księżyców, bo średnica Plutona wynosi tylko 4000 km. Pluton odkryto niedawno, w 1930 roku. Obiega on Słońce w czasie 248 lat ziemskich. Słońce daje tej planecie tyle promieniowania słonecznego, ile Księżyc daje Ziemi. O Plutonie nie mamy wiele sprawdzonych wiadomości. Czasami bazujemy jedynie na prawdopodobieństwie i przypuszczeniach. Tak jak w przypadku wartości temperatury na jego powierzchni. Być może oscyluje ona wokół wartości od minus 228 do minus 238 stopni Celsjusza. Astronomowie stwierdzili znaczne podobieństwo Plutona do jednego z księżyców Neptuna, Trytona. Wystosowano z tego powodu wiele hipotez dotyczących historii powstania tych ciał niebieskich. Jedna z nich mówi o funkcjonowaniu Trytona w czasach historycznych jako planety podobnej do Plutona, która stała się w wyniku przechwycenia przez jej pole magnetyczne księżycem Neptuna. Jeszcze inna zakłada, że Pluton, jako dawny księżyc Neptuna, wyrwał się spod jego wpływu, funkcjonując do teraz jako odrębna planeta karłowata. Co ciekawe, od 1992 roku prowadzi się dalsze obserwacje naszego Układu Słonecznego. Naukowcy zaobserwowali mnóstwo stosunkowo niewielkich rozmiarów ciał położonych za orbitą Plutona, co świadczy o tym, że Układ Słoneczny nie liczy jedynie 8 planet, a tym samym nie jest zamkniętym Układem Słonecznym. Posiada jeszcze wiele ciał niebieskich do odkrycia. Podsumowując, można powiedzieć, że Wszechświat wciąż jest dla ludzi jedną wielką zagadką. Poznaliśmy już wiele jego aspektów, a część z nich nawet udało nam się zrozumieć. Jednak jest to tylko kropla w morzu, ponieważ jeszcze mnóstwo pytań pozostało bez odpowiedzi, a nieprędko będziemy mogli na nie odpowiedzieć. I to było już tyle w tym naszym kolejnym filmie. Dziękujemy wam za uwagę. No był trochę długi, ale no, czasem rzeczy muszą być długie. Dokładnie. I standardowo, jak pod koniec każdego odcinka, chcieliśmy was zaprosić do lajkowania naszego Facebooka. Na Facebooku oczywiście możecie nam pisać jakieś propozycje na filmy, my je wszystkie przeczytamy i nagramy coś. Oczywiście, tutaj macie takiego linka. I oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Tam na dole, wszystko jest do waszej dyspozycji, no i czekamy. Dokładnie. A więc żegna się z wami Olek i Aleks. Na razie, jomki!